Jubileusz stulecia istnienia obchodzi jeden z najdłużej działających amatorskich teatrów w Polsce, czyli Teatr Robotniczy imienia Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu. Obchody jubileuszu rozpoczną się od premiery spektaklu Marii Molendy Bolek i Żabusia w reżyserii Moniki Ślepiak. To próba przybliżenia widzom w sposób lekki i żartobliwy postaci Bolesława Barbackiego oraz osób związanych z działającym w ówczesnym Sokole Teatrem Towarzystwa Dramatycznego. To jest pierwsza z wielu propozycji, jakie stowarzyszenie, no i oczywiście teatr i Sokół, bo to jest działalność jakby taka wspólna, ma dla Państwa, dla wszystkich mieszkańców Nowego Sącza, ale nie tylko, bo również i gości, których będziemy chcieli zaprosić tutaj do nas, propozycji w ramach obchodów naszego jubileuszu, który będzie przez cały następny rok i jeszcze w roku 2023 chcemy jakby taką klamrą ten jubileusz domknąć. Teatr Robotniczy imienia Bolesława Barbackiego został założony we wrześniu 1922 roku przez Nowosądeckich Kolejarzy. To swoisty fenomen wśród wszystkich amatorskich teatrów w Polsce. Działa niezmiennie od chwili założenia aż do dziś, z przerwą na lata okupacji hitlerowskiej. Teatr Robotniczy nie jest instytucją. Tak. To jest właściwie nieformalna grupa ludzi, można powiedzieć nieformalna, bo nie jesteśmy związani zawodowo z teatrem. Jesteśmy, tak jak w naszej sztuce Maria napisała, tak, profesjonalnymi amatorami. To jest takie fajne określenie. I po prostu no, działamy na zasadzie, tak jak już Janusz powiedział, no, pewnej rodziny teatralnej. Teatr Robotniczy imienia Bolesława Barbackiego może się w tej chwili naprawdę poszczycić bardzo dużą rodziną, ludźmi, którzy zadeklarowali swój udział czy przynależność do rodziny Teatru Robotniczego imienia Bolesława Barbackiego, działającego pod patronatem Stowarzyszenia Animatorów Kultury w Nowym Sączu przy Małopolskim Centrum Kultury Soku. Mamy w tej chwili ponad 110 osób. Sztuka Bolek i Żabusia będzie 359. premierą w historii Teatru Robotniczego, ale aktorzy przygotowują się do kolejnej premiery. Moralność pani Dulskiej zostanie wystawiona w roku jubileuszowym, a co ciekawe, ta sztuka została zaprezentowana przez Teatr Robotniczy 26 lat temu.